moi drodzy, przeniosłem się z zimnej Europy na gorące Karaiby. Nie widać jeszcze palm, które tutaj są, nie widać słońca, błękitu nieba, bo jest godzina 18:40 i znowu będę pływał Chopinem, ale tym razem po Morzu Karaibskim. Także dotarłem na Martynikę 22 stycznia, no i będziemy sobie zwiedzać Martynikę, może tą na południe, tam później będziemy płynąć w kierunku St. Vincent, St. Louis. Jak to wszystko będzie dalej wyglądać, to Wam pokażę. Samego statku już Wam nagrywać nie będę, no bo statek znacie, więc nie ma sensu. No a teraz czekamy na pontony, żeby pontony nas zabrały na statek. Co ważne, rejs turystyczny, czyli, że turystyczny, no, że jest stała załoga, która będzie odpowiadać za pracę, a no, odpowiednia część załogi będzie tylko tak naprawdę sobie w tym rejsie uczestniczyć, więc nie będzie dla mnie kambuza w końcu. Także tak, no i co? I widzimy się pewnie już na statku albo gdzieś, jak będę sobie te Karaiby zwiedzać. Wiecie, jaki jest ten kanał, że tutaj wszystko jest nieprzewidywalne. Na razie. Jakby sobie zadać pytanie, czy bycie na żaglowcu na Karaibach musi być nudne? Nie musi być. Można zawsze wyciągnąć głośniki i spróbować rozbudzić całą zatokę. Nie mówię teraz o tym, jaki jest charakter muzyki, bo to zależy od DJ-a. Ale można? Można jak najbardziej. Nie chcę tam, wiecie, nie chcę pokazywać twarzy ludzi i tak dalej, bo jeszcze na tym rejsie nie informowałem, że będę nagrywać, więc nie chcę, żeby później ktoś mi coś zarzucił. Ale można zrobić imprezę i może być fajnie. Także tak. Karaiby. Co ja mam? Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline waves. Jak się jeszcze można bawić na rejsie? No można się bawić tak. Robić coś nie jeden raz. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Więc nie myślcie sobie, że na jachcie jest nudno, czy na żaglowcu. Absolutnie nie. Tu też można się dobrze bawić. Całą noc. Można! No i to jest jeden z tych poranków, kiedy sam przed sobą uważam, że mam fajny głos. Wczoraj impreza do, no chyba do pierwszej, drugiej, zależy. Ja wstałem o 6, teraz jest 6:41 i moi drodzy, mamy wschód słońca na Karaibach, konkretnie na Martynice. O 7:30 oficjalna pobudka, ale już tam część osób wcześniej wstała. O 8:00 podniesienie bandery. No i później zobaczymy, jaka będzie decyzja kapitana, czy od nowa, nawet ci, co już byli, co wiedzą, czy od nowa przechodzimy wszystkie szkolenia, bo i tak będziemy musieli je przejść. Czy może najpierw wypuści nas na miasto, żeby zrobić zakupy.
No i później zaczynamy płynąć, także, także tak. Z ciekawostek w Polsce na minusie, tutaj na plusie. Także, także tak, kochani. No, a jak będzie coś ciekawego, to wam pokażę. Na razie. Tu jest żaglowiec. Tu Dominika. Tu Morze Karaibskie. A tu ja na końcu żaglowca. Taka sytuacja. Zszedłem ze statku, żeby zrobić zakupy. Był otwarty jeden sklep, bo jest niedziela. No ale babka powiedziała, żebyśmy poszli tam jeszcze kawałek. Około 10 minut drogi. Poszliśmy. I takie coś. Także tak, no tak wyglądają plaże na Martynicy. Raj na ziemi. Sami tak wygląda. Żałuję, że nie wziąłem kąpielówek. Znaczy w ogóle wziąłem, tylko mam na statku, no bo nie spodziewałem się, że tutaj będzie taka zatoka do pływania. No, czyli już nauczka na przyszłość, żeby nosić ze sobą. Także tak, a jak będzie dalej coś ciekawego, to wam pokażę. Na razie. Moi drodzy, być na Martynicy i się piwa nie napić. No ludzie, normalnie piję rum, ale stwierdziłem, że tradycji musi stać się zadość. Także tak, a rum na zdjęciach widzieliście. Na razie.